Ho, ho, ho! Merry Christmas! Wesołych świąt! Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale Golden Maniac. Dzisiaj tak świątecznie przy choineczce. Niestety, nagranie miałem wczoraj powitalne z pola razem z Karolem z kanału Camper, Mercy Camper Van i razem z Dawidem, czyli odkrywca Goblin. Mieliśmy nagrane powitanie na polu, ale zapisało się to w jakiejś dziwnej formie. No i materiał nie nadaje się do opublikowania. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nagrywam dzisiaj w ciepełku, przy choineczce. No może nie mojej choince, którą zrobiłem gdzieś tam z wykrywaczy. Musiałem rozebrać tę moją choinkę na poczet tego tutaj iglaka. Ale też była potrzebna mi po to, żeby pokopać sobie na polu. Materiał w tym odcinku będzie składał się z dwóch moich wypadów. 2 tygodnie temu byłem na polu razem z Dawidem i Piotrem. Na rzymskim polu. Coś tam powychodziło, ale pogoda niestety tego dnia no nie była zbyt miła, padało cały dzień. Udało mi się nagrać tylko 2 przedmioty, które zobaczycie na samym początku tego materiału. A wczoraj wspólnie razem z Karolem, z Dawidem byliśmy na rzymskim polu, robiliśmy gdzieś tam rekonesans po innych polach, ale pole rzymskie nie przestaje zaskakiwać i tym razem również zaskoczyło i to bardzo, bardzo no mega jestem zadowolony z tego znaleziska. Gdzieś widziałem tylko to znalezisko w książkach, w internecie, nawet o tym nie marzyłem. Ja po raz kolejny jestem mega szczęśliwy z tego znaleziska. Za chwilę je zobaczycie. A ja co? No nie przeciągam tego już tak długiego wstępu. Zapraszam Was wszystkich serdecznie do subskrybowania tego kanału, komentowania, lajkowania, kliknięcia tego dzwonka, aby być na bieżąco, żeby nic Was nie minęło. Na przykład to, że tutaj moja bombko naszywka zostanie gdzieś tam wylosowana dla jednej z osób. Ale to zobaczycie. Wkrótce. Każdy w komentarzu gdzieś dostanie swój spersonalizowany numerek, który weźmie udział w losowaniu. Także ja Was zapraszam również do komentowania pod tym filmem. Trzymajcie się i życzę Wam miłego oglądania. Hej, hej, hej! No i co, wróciliśmy na miejscówkę, na której wyszedł celt. Dawid tam krąży swoją miejscówkę, gdzie mu tam coś powychodziło. Dzisiaj są z nami gościnnie Piotr ze swoją kobietą. Wykopał chyba jakąś siekierkę z epoki wikingów. Nie wiem, czy ten materiał się od razu pokaże, ale ja sobie nagram. Ja sobie nagram. Wpadł hamerek. Zobaczcie, jaki piękny. Naprawdę cacuszko. Co dokładnie? No to już tutaj na tej stronie nie widzę. Pewno jakiś Edward. Chyba tak mi się wydaje, że to jakiś Edward. Zaraz to. Poczekajcie, mam. No, widać mordkę. Także jest chami. Dawno nie było w takim ładnym stanie hamereczka. Także ja tam się cieszę, no. Piotr właśnie do mnie podąża. Pokaż, co tam Piotr wykopałeś. Popatrz na to, nie? Jo, można iść na wojnę. No ja hamereczka wyciągnąłem. O, popatrz, jaki piękniutki. Ale no. Ładny, no. Siadł. Ładny. Że jest chami. Lecimy dalej. Zobaczcie. Zobaczcie, jak my wyglądamy. Powiem Wam szczerze tak. Pogoda dzisiaj nie rozpieszcza. I to naprawdę nie rozpieszczam. Czekajcie, przetnę sobie kamerkę. Żeby było dobrze widać. Where is it? A tam leży, tu. O ty. Kurde. No. Ale dzisiaj znowu rozwali system. 2 hamery. Drugi hamerek dzisiaj. Ło, manie górą. Elunia. Ale jaki ładny. Mordo, fajnie, gratki. Pokaż go. Ale mega. No. Kurde, drugi patch i drugi hamer. W czepku, jak się człowiek urodzi, wiesz. Ja tego czepka nie zdejmowałem. Mama mówi, załóż, jak się rodziłem, załóż czepek. No i tak założyłem i tak zostało. Ale piękny, no. Piotr, zobaczcie, my wszyscy jesteśmy przemoczeni. Jak tak. Jestem. Zobacz. To co ty taki mokry jesteś? Pływałeś? No, byłem w basenie. Takie moje główienko tutaj szedłem? No. No piękny jest, no ale kurwa, taki kawał. Ładny, nie? Ale no. No bardzo ładny. Dobra, Maniek, to widzimy. Dobra. Goblin.
Goblin w naturalnym środowisku mówi. Zobaczcie. Dzieci brudne, dzieci szczęśliwe, nie chlap mi tu. Daj łapę. Oś tu mordo. Wyciągnę cię z bagna. Zobaczcie, jakie warunki są. Dzisiaj jest ekstrem. To jest ekstrem. O, goblin, jaki piękny, czyściutki. Zadowolony chłopak, o. Przysiady, trzy, pompki. Rzućcie na glebę. Padnij, postoń. Jedziesz, jedziesz młody, dobrze, dobrze. Wstawa już, dobra, starczy, już, już, bo zobacz. Ale tu będzie, ty do samochodu nie wsiadasz. Daj, cześć. Myślałem, że ten rok się nie skończy inaczej. Myślałem, że Celt to będzie moje marzenie. Jo! Ale to dzisiaj rozwala mi system. Znalazłem, słuchajcie, znalazłem bulę papieską. Ja pierdzielę. To znalazłeś? Bulę papieską, stary, to jest pieczęć od... Jo! Zobacz na to. Masakra. Ale mi to łeb, człowieku, na wierzchu leżało. Masakra. Szok. Ty weź, bo ci do plecaka leci. O, nie ważne. Ja pierdyko, ludź! Ja pierdyk! O kurwa! Gratulacje, Maniek. Słuchajcie, to się... Ale szał! Zaczęło się. Zaczęło się! Stary, to jest normalnie bula papieska. To normalnie jakiś papież tutaj pewno listy pisał do tych, kurde, farmerów. Mówi, dajcie, udostępnijcie Goblinowi i Mańkowi te pola. Ale jaki stan, człowieku! Jest stary, to mi, to mi łeb rozwaliło dzisiaj. Gratulacje. Ja... Jest, baby! Kolejny strzał, kolejne wykreślenie z listy marzeń, no. Czego chcieć więcej? Nie ma złota, nie ma srebra, ale jest ołów. Kolejny raz ołów, i strzał życia. Pęk, baby! Powiem wam tak, fajne usłyszałem powiedzenie od goblina. Gdyby nie Maniek, to bym myślał, że to pole jest puste. Zobaczcie na jego minę. No nie ma jakiegoś tam super strzału teraz. Jest Rzymek. Ale... Rzymek, no! Ale rozbawiło mnie po prostu to powiedzenie. Gdyby nie Maniek, myślałbym, że to pole jest puste. Fajnie, cieszę się, powiem wam szczerze, kolejny mega strzał, bula papieska Bonifacy 8, czy jak go tam zwał. No i teraz Rzymeczek wpadł, także jest mega. Mam włączoną, no. No dobra, no idę. No czekajcie, albo mnie wkręca znowu. Tam Karol kopie swoją ten część od tego ciągnika. Idę, dawaj, co żeś wykopał? Oho, coś się dzieje, ty goblin zdejmuje plecak tak jak ja. Dobra. Nie szukajcie tego w dołku. Stary. A pierdolę, znowu się zaczęło. Wykopał shotguna, Karol wykopał co? Uszczelkę pod głowicą ciągnika no Ursusa 8. To od mojej Mazdy. Jeździłeś po polu? Nie, no jeszcze nie, ale już zgubiłem ją. Dlatego takie... zawieszenia nie ma. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Mówię do goblina, gdzie żeś tą swoją bombę znalazł? No i chodzę, chodzę, chodzę. To zobaczcie na to. No nieźle to rozorali. Powiem wam szczerze, że chyba musieli ją zabrać z tego miejsca, nie wysadzali ją na miejscu, tylko ją zabrali. Bo to naprawdę dołek zostawili gruby. Albo musiała być taka duża. Goblin tam się cieszy. On szuka kolejnej, mówi, będzie odcinek kolejny. No dziurę ci powiem taką zostawili, że masakra. Mega jopę zostawili. No, farmer nie chciał mieć tutaj stawu, więc poprosił pewno ich, żeby zabrali tą bombę stąd. A i tak mu, zobaczcie, jak rozorali. Dobra, lecę dalej. Powrót na miejsce, gdzie wyszło ta Elizabeth gdzieś tutaj mi wyszła wtedy, jak ten deszcz padał. No oczywiście sygnał jak dzwon. Myślałem, że się posrebrzyło. No ale niestety, 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 tylko guziczek. Długo, długo nic. Wracam po prostu na tą miejscówkę, żeby zobaczyć, czy coś się jeszcze uda wykopać. No i wpadł guziczek. Ale pięknie zasrebrzył, mówię, kurczę, może to jest to, może... Bateria w GoPro już padła. Na sam koniec jeszcze, ostatnia monetka wpadła. Idę już powolutku do auta.
chłopaki już tam zeszli. Karol z Mercy Campervan już tam na guzikowym polu, Goblin już w samochodzie, ja jeszcze ostatnie walczę, ostatnie tchnienie można powiedzieć na tym polu i jest, baba na wózku, one penny, śliczna patynka, ale dzisiaj mówię, dzisiaj dzionek jest zrobiony, Boże, przestań sobie noksik tam pikać, no on tutaj tak się strasznie wzbudzał, tu jest jakaś stacja, nie wiem czego, jakaś energetyczna czy coś, tak się wzbudza, że to po prostu masakra. No i jest Georgic. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że podsumowanie już będzie w domku, pokażę wam więcej co wyszło, może mi się uda ustalić co to za bula, na pewno jest to bula papieska, ale jakiego papieża, no to wszystko wam powiem już na podsumowaniu. Także ja was zapraszam na podsumowanie, żegnam się z wami. Mam nadzieję, że to nie ostatni wypad w tym roku, ale fant, myślę, że już, no już nic w tym roku nie zaskoczy mnie. Był celt, była bula papieska, jestem mega, mega szczęśliwy. Witam was serdecznie na podsumowaniu. Podsumowanie inne niż zwykle, nie będę wam pokazywał śmieci, ja skupię się bardziej na tym ważniejszym znalezisku, którym jest bula papieska. Tak to się nazywa, jest to kawałek ołowianej plomby. Czym jest bula papieska? Bula papieska jest to list lub dokument papieski. Bule były pisane ozdobną łaciną na grubym pergaminie. Mianem tym określano ważniejsze dokumenty papieskie, takie jak decyzje kanonizacyjne i dyspensy, czyli jakieś ważne listy z Rzymu. Naprawdę cieszę się ogromnie, że mogłem to znaleźć. Co jeszcze tutaj widnieje na awersie? Na awersie widzimy dwie postacie. Jest to święty Paweł i święty Piotr oraz inskrypcja tutaj S-P-A-S-P-E Sanctus Paulo Sanctus Petrus. Czy jakoś tak, nie pytajcie się, co to oznacza, ja tam w łacinie jestem dobry, ale tej podwórkowej. Z drugiej strony mamy nazwę papieża, Bonifacy VIII. Bonifacy VIII był papieżem w Rzymie od 1294 roku do 1303 roku. Ja mówię, powiem wam szczerze, no zacne, dla mnie jest to zacne znalezisko w świecie detektorystyki. No, widziałem gdzieś to tylko w książkach, na polu osobiście, nie widziałem wykopanego gdzieś tam przez nikogo. Myślę, że wielu z moich kolegów gdzieś też powie, że jest to naprawdę rzadkie znalezisko i nie trafia się zbyt często. Kurde, mi po raz kolejny znowu się udało wykopać coś niesamowitego, jestem mega szczęśliwy, zagości to u mnie w gablotce, bo myślę, że muzeum... Niektórzy mówią, że powinno to trafić do muzeum. Jeśli muzeum jakieś będzie zainteresowane tym, z chęcią to przekażę. Póki co zabezpieczę to ładnie i postawię u siebie w gablotce. Ja wam dziękuję. Mam nadzieję, że takie podsumowanie się wam troszeczkę historyczne podobało. Jeśli tak, napiszcie w komentarzach, a ja z wami się żegnam. I do następnego. Pozdro. Hejka.